Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj ponownie elasomy, tym razem zbiornik dla samców. Zostały nakarmione planktonem, moim z beczki. Komary, rozwielitka. No, to je bywa wbiło z krzorów. Mam ich tutaj sporo, tych samców. 7 albo 8. No, zobaczcie, jakie ładne rybki. Widzieliście moją parę, są tam młode. Tu też jest samica. I też widziałem jakiegoś młodziaka tutaj. One, tak jak wspomniałem, nie polują na swoje młode. A, tam jest coś małego. Nie, to samica. Tak, to samica. No, nie wszystkie samce w pełni są ubarwione. Natomiast widzieliście w poprzednim odcinku, że samiec poza okresem godowym jest bezbarwny. Natomiast jeżeli macie w akwarium dwa samce, no to one będą kolorowe. Jak będą się widzieć oczywiście, bo jak będą po przeciwnych stronach akwarium i nie będą się widzieć, to zrobią się szare. Gdzie tu jest jakiś koleżka? A tu jest. Ten jest cudownie ubarwiony. No, wspaniałe ryby. Jak mówię, naprawdę nietrudne. Zobaczmy, jak mam zrobiony zbiornik. Banalnie prosto. Wielka kępa peli. No, jakieś rachityczne kryptokoryny, bo tu mam słabe światełko. No, ale jak wiecie, no, ze względu na koszta prowadzenia fishroomu, no, muszę dążyć do minimalizmu. I obecnie te rośliny, które mam, nie są aż tak kolorowe. Natomiast to są najłatwiejsze rośliny. Jeżeli chcecie akwarium z łatwymi roślinami, no to możecie po prostu wzorować się na gatunkach, które mam tutaj, bo świecę minimum ze względu na koszta prądu. Jak widać, rybom to nie przeszkadza. Ja nie mam zbiorników roślinnych. Skupiony jestem na hodowli i rozmnażaniu ryb, ale ze względu na to, że no jakoś zbiornik hodowlany, no, jest zbyt surowy dla mnie. No to moje zbiorniki hodowlane po prostu mają rośliny. No takie bardzo proste akwaria. To już końcówka tych 60. Jutro ostatnia będzie z tych, które posiadam. I następnie będą większe akwaria. Tam już pokusiłem się jakąś aranżację większą. W takim małym zbiorniku zależy mi na tym, żeby miał jak najmniej roboty. To są idealne ryby dla osób leniwych. Niewiele trzeba robić, rzadko się zmienia wodę. No, może dla kogoś uciążliwym być ewentualnie to karmienie żywym pokarmem. A jakie kolory? Muszę bliżej trzymać telefon. Te samce są, no, naprawdę gigantyczne. Zależy mi, żeby w obecnym wylęgu było jak najwięcej samiczek. Tu chcę zrobić taki regał na 4 akwaria 60 na 30 i to będę miał regał do hodowli elasomy. No, naprawdę chcę się na tych rybach skupić, bo udało się je rozmnożyć. Są naprawdę łatwe. Łatwo się wychowuje na rybek. Można je trzymać w grupach. Idealna ryba dla mnie. Fish Room już istnieje kilka lat, jak wiecie. I trochę ryb się przewinęło tutaj. Jedne gatunki zostały, drugie były miłym epizodem. Do niektórych chciałbym wrócić, spróbować jeszcze raz. No a te ryby tu już zostaną, więc chciałbym je sobie rozmnażać. I chciałbym mieć naprawdę fajną grupę.
Chciałbym mieć na tyle tygry, by móc mieć coś na wymianę z innymi akwarystami. Tak, na takie ryby zawsze chętnych znajdę. Tym bardziej, jak mówię, no to są proste ryby. Są dużo prostsze od karpięcowatych. Naprawdę cudowne, świetne rybki. No i jak widzicie, no zbiornik naprawdę można mieć po taniości, jeżeli komuś zależy na tym. No są świetne te ryby, naprawdę świetne. Chciałbym mieć takich małych okończyków jeszcze na pewno Dario. I wszystko idzie w tym temacie. Kamil mi pomoże z samicami, więc będą drugie okończyki. Te będę trzymał w cieplejszej części fish room, bo Dario nie potrzebuje tak niskich temperatur, nie trzeba go zimować, ale jest równie atrakcyjny, czerwony, prawda? Więc no, to byłoby coś, taki drugi gatunek okończyka. Poluję z Dario już od dawna, nawet problem jest właśnie z tym, że nie ma tych samic w handlu. Świetnie się poruszają te ryby, niespiesznie, ale się wybarwiły. Zanim wpuściłem plankton, no to rozrzucane były po akwarium. Była tutaj taka też utarczka pomiędzy dwoma panami, trzeci obserwował. No to te ryby były mocno ubarwione, ale teraz wszystkie się wybarwiły, bo wszystkie się widzą. Jeżeli chodzi o parametry wody, tu mam teraz dość miękką wodę dla tych samców. Przedwczoraj im zmieniałem wodę, jest 120 ppm. Także naprawdę dość miękka woda. Natomiast nie zakwaszam tej wody, więc pH jest około 7. Nie ma tu ani torfu, nie ma też za dużo patyków. W zasadzie teraz nie ma chyba żadnych, może coś tam pod tępelią. Nie ma patyków, nie ma szyszek olchowych, nie ma liści. Nie zakwaszam im wody. pH neutralny jest ok, z tego co widzę. Podłoże to po prostu żwirek, cienka warstwa żwirku. To akwarium już jest stare. To jest akwarium, które będzie miało ze 4 lata już. Widać, tutaj się wytworzyła taka mata. To są bakterie i glony. Jak się usunie część podłoża, jak zmieniałem, to pod spodem to wszystko jest przerośnięte w ten sposób. Ryby żyją tutaj już o dobrą chwilę. Poczekajmy. Mam je od chyba października, więc tym akwarium są od października. Natomiast ja je przeniosłem tylko tutaj, w tą zimniejszą część fish roomu, żeby móc je przezimować. No i siedzą sobie tutaj i myślę, że nie ma sensu je przenosić gdziekolwiek indziej. Niech cały czas będą w tej części. Ja po prostu dołożę im zbiorników. No na razie tak myślałem właśnie o tym, żeby to było regał, a też wspominałem, że chciałbym duże akwarium. Mimo wszystko, oprócz tego regału, może zrobię jeszcze to właśnie duże akwarium. Ten regał bym wykorzystywał sobie wtedy do rozmnażania tych ryb. Mógłbym cztery pary wrzucić do rozmnażania. Natomiast ten duże akwarium miałbym na to, żeby móc tam trzymać ryby. Być może z tą elasomą można by było trzymać coś innego, ale no nie chciałbym. One mimo wszystko są widoczne w całym akwarium. Nie zawsze tuż nad podłożem, bo w poprzednim filmie widzieliście, że jeżeli da się jakieś takie pływające rzeczy, typu gałązki, to ryby będą pod tym sobie pływać. To jest dobry pomysł, zamierzam tak zrobić. No, także trzeba kombinować. O, widzicie, tutaj jest przy powierzchni samej.
Najczęściej ryby są tuż nad właśnie podłożem. Wymagane jest, żeby miały takie miejsca właśnie, gdzie naprawdę jest gąszcz. Ta pelia jest idealna, ponieważ ryby jak się najedzą, to wpłyną w tą pelię, będą im wystawiać tylko głowy co jakiś czas. Oczywiście to będą samce, bo samice to jak już wpłyną w pelię, to będą tam siedzieć w środku. Tak jak ta samiczka, którą widzieliście na samym początku. No, ja teraz tutaj się kręcę, samice są dużo bardziej płochliwe. No i no, teraz będzie tam sobie polować w tej pelni, bo wiadomo, komary popłynęły do góry, ale rozwielitka zeszła na dół. Oczywiście daję też co jakiś czas to bifex albo ochotkę. Natomiast staram się no, suplementować je taką karmą, a nie ciągnąć ich tylko i wyłącznie na tym. Z tego powodu, że zarówno tu bifex na dłuższą metę, jak i ochotka wywołuje u ryb problemy z jelitami, otłuszcza je, szczególnie ochotka. Natomiast pokarm podawany nie regularnie, tylko powiedzmy jako dodatek raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie, taka większa porcja. Wiadomo, one wszystkiego nie zjedzą, ten tubifek sobie wejdzie w podłoże i z czasem i tak ryby go upolują sobie. No, będą miały rozrywkę. Także no, nie należy ich tłustymi pokarmami przekarmiać. Nie jestem jakimś ekspertem jeszcze od tych ryb. Natomiast udało mi się je rozmnożyć, udało mi się je przezimować, przetrzymać już prawie przez rok. I póki co widzę, że naprawdę dobrze się trzymają. Świetnie wyglądają, naprawdę świetnie wyglądają. I no, takie zarośnięte bajorko jest idealne dla tych ryb. Myślę, że każdy, naprawdę każdy mógłby je hodować. Czy początkujący, no dla początkującego to może byłoby za dużo kombinowania, ale dla każdego akwarysty, który już przeszedł etap gupików, platek, molinezji, co oczywiście nie znaczy, że nie można dalej być w tym etapie. Mi chodzi o to, że o poziom trudności, no to z powodzeniem może trzymać sobie te ryby. A każdy, kto zajmował się nanorybkami z powodzeniem, no to tym bardziej po prostu, bo nie ma tutaj za wielkiej filozofii. No, poza jedynie mówię tym zimowaniem, ale przecież możemy wrzucić baniak do piwnicy i przezimować. Nie widzę żadnego problemu. No, to naprawdę jedna z topowych ryb, według mnie, no nie wiem, gdyby był top 3 ryb, nanoryb akwariowych, na pewno Erasome bym wrzucił do tego kotła, tam trzech najciekawszych ryb, drugą uważam za Dario Dario. No jeszcze, powiedzmy jeszcze pięcie karłowaty, ale mimo wszystko one potrzebują nieco większego akwarium. Ale 60 też można trzymać. A nie wiem, ten top 3 to ryb to musiało być 50 miejsc ex aequo. No ale naprawdę, no, fascynująca ryba i chcę, żeby pozostała w Fiszumie już na zawsze. Nie chcę rezygnować z tych ryb. Są właśnie idealne. No, zresztą sami ocencie. Jeżeli chodzi o kolorystykę, no to chyba nie ma się do czego przyczepić. No, tylko zaznaczam, jeżeli chcecie sobie, bo można trzymać same samce, nie trzeba ich rozmnażać. Tylko że no, muszą być co najmniej te samce dwa. A najlepiej po prostu, jakby było ich kilka, tak jak jest tu u mnie. No i wtedy no, widzimy, zawsze widzimy jakąś rybę. O, tutaj jest takie zachowanie rewirowe.
On pokazuje, kolego, tu jest mój rewir. Natomiast rewir tamtego jest tam. No i czasem się zdarza, że się spotkają na granicy. Natomiast nie dochodzi do jakichś agresywnych bujek. To jest właśnie o coś takiego. No i ryba za chwilę sobie tam wróci do siebie. Dlatego no, muszę mieć jakiś większy zbiornik, żeby móc tych elasów mieć więcej. No bo co prawda ten rewir nie jest za duży, takiej pojedynczej ryby. No ale nie mogą sobie siedzieć na głowie i no, dla każdej rybki musi być takie no, 15 na 15 cm najlepiej, albo minimum 10 na 10. Bo mniej więcej co 10 cm wystają ich łby. Natomiast przypuszczam, że gdyby miały większą powierzchnię, no to te rewiry też by były nieco większe. A tam jest ten koleżka, gdzie on sobie z powrotem wrócił, on tam mieszka przy filtrze zawsze. Naprawdę świetne są. O, a tam chyba jest albo samica, albo ktoś młody. Muszę zobaczyć aparatem. To jest młody samiec chyba. Albo to jest samica. Nie, to jest samica. To jest ta samica, którą widzieliście na początku. No, żeby znaleźć jakąś małą rybkę, to trzeba tutaj patrzeć właśnie. Te zakamary. One tam siedzą, no tylko gdyby nie było tych samców, to by wypłynęły bardziej. Spróbujmy go powiększyć jeszcze. No, teraz naprawdę nieźle wygląda. Bardzo lubię ten spokój ich. Taka powolność fajna. No i cudowne jest to, że nie są agresywne wobec siebie, że można tych ryb mieć więcej. Bo naprawdę w grupie wyglądają cudownie. No to naprawdę jedna z najlepszych ryb, jakie hodowałem od lat. Naprawdę czuję się spełniony z nimi. O, ale piękna akcja. To było niezłe. To było gigantyczne. Jest podobny gatunek, Elasoma Everglacii, ale powiem Wam, że jak już mam jeden gatunek Elasomy, a jak już mówię, no, czy też wspominałem w ostatnim odcinku o zmian w Fiszumie, no miejsce już widać, że nie będzie go za dużo więcej. Więc jeżeli mam mieć kolejnego okończyka, no to i skoro nie koncentruję się na elasomach jako grupie, bo jest ich tam 5 gatunków, no to wystarczy mi jeden gatunek elasomy i teraz chciałbym mieć kolejnego miniaturowego kończyka, czyli Dario. Te są obarwione na czerwono, więc no, będzie coś nowego. No a elasomy zazwyczaj są tam wariacją tego niebieskiego. Jest go więcej lub mniej. Po prostu czad. Okej. To tyle na dzisiaj będzie. Jeżeli chodzi o zbiornik z moimi samcami Elasomy. A jest też samiczka jedna jeszcze. Czemu jej nie odłowiłem na tarwo? No, to jest bardzo prosta odpowiedź. Po prostu nie mogłem jej trafić. A później dałem sobie już spokój. Skoro ta jedna się rozmnożyła. No ale ta też tutaj dała rady i tak jak wspomniałem, gdzieś
Jakieś maluchy tutaj są, bo przynajmniej jednego widziałem. Także, no naprawdę. Czy to jest dalej ta samica? No tak, to jest ona. Chociaż nie, to jest mniejsze. To jest coś mniejszego. Tak, bo ta ryba ma centymetr z hakiem. To jest jedna z tych małych ryb tutaj. Wcześniej to była samica oczywiście, bo ta ryba była większa. Ale to jest jeden z tych maluchów już podrośnięty. Także jak widzicie, samoistnie, nie robiąc nic, też będzie Wam rybek przybywać. No, tyle widzieliśmy. Uciekł. Lub uciekła. To jeszcze nie można powiedzieć, co to jest, czy to był samczyk, czy samiczka. A samica wygląda podobnie, tylko że jest większa. No, ta, która tutaj jest. Musi być, bo skoro są młode, prawda? Okej, to tyle na dziś. To mój drugi zbiornik z elasomami. Trzeci mam z narybkiem. Czyli jak widzicie, no, stworzenie regału na cztery akwaria z elasomą to też nie będzie wielkie nowe halo, bo już trzy są, czyli dołożę jeden. Jeszcze zbiornik tarliskowy i w zasadzie no, jakiś taki większy, żeby tą grupę razem trzymać. Najlepiej by było mieć tak, żeby był jeden duży zbiornik, gdzie będą same samce, a wszystkie samice wpuścić do takiej właśnie 60. Samic jest zawsze mniej, dużo mniej niż samców. Więc no pomyślimy, co zrobimy. Ale jest jakaś idea i myślę, że ta idea jest warta i te ryby tego też są warte. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do kolejnego filmu. Na koniec chciałem jeszcze raz się wytłumaczyć, że wczoraj nie było filmu, no nie było, bo sprzątam sobie piwnicę obok, swój warsztat, korzystam, że jeszcze mam urlop i naprawdę już sporo tam zrobiłem, jest nieźle. No, kolejny odcinek myślę, że ukaże się jutro. Jutro powinna się ukazać ostatnia z tych 60. No, a w niedzielę myślę, że zrobimy odcinek z cyklu Co słychać w Fishroom, czy też zmiany w Fishroom. Jeszcze się nie zdecydowałem, jak te odcinki powinny się nazywać. No, myślę, że to jest dobry pomysł, żeby robić takie cotygodniowe sprawozdanie, co tam się zmieniło, czy coś się zmieniło, czy nie zmieniło. No, a kolejny odcinek z przeglądu, no to myślę, że się ukaże w poniedziałek. Zresztą zobaczymy. Jak mi się uda wyrobić, to może i w niedzielę się ukażą dwa odcinki. Okaże się. No, trzeba korzystać, póki mam ten urlop, bo można trochę więcej nakręcić i trochę więcej zgromadzić tych filmów, bo przyjdzie zaraz robota i w tygodniu nie będzie czasu za bardzo kręcić. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!